odbyły się już po raz 24. Pomimo deszczowej pogody przyciągnęły do siebie tłumy zawodników, gości i oficjeli. Mowa o regatach, które cyklicznie co roku odbywają się w Nowym Duninowie. Przez lata te sportowo-rekreacyjne zawody stały się wizytówką miejsca, która w wakacje jest oczekiwana przez wszystkich, nie tylko mieszkańców Duninowa. Regaty zawsze gwarantują nie tylko sportowe emocje, ale też ciekawie spędzony czas w gronie rodzinnym, a to dzięki piknikowi, który organizowany jest w ramach wydarzenia. Nie inaczej było i w tym roku. Sportowcy w swoich łódkach walczyli o laury, Puchar Wójta Nowego Duninowa, Puchar Starosty czy Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, a przybyli goście bawili się w zorganizowanych atrakcjach. Największą była oczywiście scena, na której wystąpił zespół Defis. Nim jednak odbył się koncert, przeprowadzono same zawody, których oficjalne otwarcie odbyło się po godzinie 10. Niedługo później zaś przyszedł czas na pierwsze rajsy, do których to zawodnicy przygotowywali się od dłuższego czasu. A w jaki sposób? To jest czyszczenie łódki, czyszczenie dna, przygotowanie żagli, tak żeby były optymalnie strymowane. Trochę dzisiaj jeszcze nie będzie za dużego wiatru, także dopiero kunsz żeglarza wyjdzie właśnie w takim słabym wietrze. Tu nie chodzi, nie jest ważne, kto jest pierwszy, kto drugi, kto czwarty. Ważne, że się pobawimy i popływamy. Zawodnicy niemalże wszyscy podkreślają, że regaty w Nowym Duninowie to bardzo ważny punkt na mapie startów, zaś sama impreza jest najpiękniejszą w regionie. To są najpiękniejsze regaty, jeździliśmy po regatach po całej Polsce i tutaj regaty w Duninowie są najświetniej przygotowane. Naprawdę, ja nie kadzę, ale to naprawdę jest świetna impreza, dobrze przygotowana, zawsze z pięknymi nagrodami, super. Jak na każdych zawodach, tak i tu są startujący i są sędziowie, którzy muszą patrzeć na każdego z nich. A było to zadanie co najmniej odpowiedzialne. W Nowym Duninowie przyjechało ponad 50 załóg z ponad 150 żeglarzami. A jakie zasady obowiązują podczas zawodów? Zapytaliśmy. Konkurs jest rozgrywany według zasad Pucharu Polski Jachtów Kabinowych, czyli są to amatorskie regaty sportowe. Startują w pięciu grupach. Mamy jachty startujące w pięciu grupach. To są klasy turystyczne T1, T2, T3. Do tego dochodzi klasa Omega Standard i klasa taka stworzona tu przez nasz okręg żeglarski dla jachtów starych, które no nie mieszczą się we współczynnikach klas regatowych i ona, myśmy ją umownie nazwali klasą T, ale chodzi o jachty powiedzmy już takie i wiekowe i mało regatowe. Regaty rozgrywane są niemalże cały dzień, dlatego też ważne są zasady bezpieczeństwa, nad którymi także należy czuwać. Zasiąść do żaglówki nie może bowiem każdy. Każdy sternik powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Jeżeli wiatr zacznie dmuchać, to wszyscy będą mieli obowiązek ubrania się chociażby w kamizelki ratunkowe. Za bezpieczeństwo na każdym jachcie odpowiada sternik, który musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i on bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo na jachcie. Natomiast organizatorzy i ja jako sędzia odpowiadamy za przebieg całokształtu. I decydujemy, kiedy mają być podwyższone czy umiarkowane środki ostrożności. Idea organizowania regat w Nowym Duninowie liczy już 24 lata. Od początku wszyscy żeglarze walczą o Puchar Wójta. Od 17 lat zaś do puli nagród dołączył także Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, który objął wydarzenie swoim honorowym patronatem. Dlaczego? Zawsze warto przeznaczać środki finansowe samorządu na wszystkie te wydarzenia, które są związane z kulturą, dobrze pojętą kulturą, dobrze rozumianą, dobrze rozumianym sportem i dobrze pojętym. A w mojej ocenie te 17 regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego to właśnie kompilacja zarówno dobrej kultury, jak i dobrego sportu i chciałbym jeszcze dodać, że wspaniałej zabawy i integracji. Po raz łącznie 24, ale my jako Samorząd Województwa Mazowieckiego i pan marszałek Adam Struzik objął patronatem honorowym to wydarzenie po raz 17 w przepięknej gminie, jednej z najpiękniejszych gmin w całym subregionie płockim. Proszę zwrócić uwagę, że z roku na rok ta impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ dziś rekordowa ilość łódek, ponad 50 łódek zgromadziła właśnie dziś nas ta cała sytuacja związana z regatami. Dumy z rozwoju imprezy nie krył gospodarz, wójt Nowego Duninowa.
tutaj na zachodnim Mazowszu chyba jest to największa impreza żeglarska. Wspaniałe warunki, zbiornik włocławski, jezioro włocławskie, które jest największym zbiornikiem sztucznym w Polsce. Nie do końca wykorzystanym tak, jakbym sobie życzył, ale co roku więcej przybywa jachtów, coraz więcej jest zwolenników żeglarstwa, pięknego sportu i coraz bardziej ten zbiornik jest wykorzystywany, z czego niesamowicie się cieszę. Po emocjach sportowych przyszedł czas na piknik rodzinny, którego gwiazdą, a w zasadzie gwiazdami był zespół Defis, który dbał o dobrą zabawę i humor przybyłych do Nowego Duninowa gości. My zostawiamy Państwa z ujęciami z tegorocznej edycji imprezy i zapraszamy na regatę za rok. My będziemy na pewno.